Obecnie żyjemy w czasach, w których wszyscy jesteśmy przebodźcowani. Zastanawialiście się, czy i jak może to wpływać na Wasze zwierzęta? Nagłe zmiany takie jak przeprowadzka, remont, pojawienie się dziecka w domu, odczuwanie paniki w zetknięciu z określonymi sytuacjami powodują, że nasze zwierzaki nie są w stanie zaadoptować się do otaczającego je środowiska. Niestety rzadko problemy te znikają samoistnie, a ignorowanie ich może prowadzić do pogłębienia się problemu i utrwalenia go. Do jednych z najczęściej spotykanych problemów należy lęk separacyjny. Lękiem separacyjnym określamy nadmierne przywiązanie zwierzaka do swojego opiekuna lub innego obiektu, na przykład określonego miejsca. Oznacza to, że pies przeżywa stres w chwili izolacji od obiektu przywiązania. Nie jest tak, że lęk separacyjny objawia się u każdego psa dokładnie tak samo. Może przybierać różne skale natężenia. Czyli u jednego psa zauważymy lekki niepokój podczas naszego wyjścia z domu, a u innego będą to bardziej drastyczne formy. Na przykład pies ogarnięty paniką rozrywa na strzępy wszystkie przedmioty, które wpadną mu w zęby. Niszczy meble. Nerwowo biega, kręci się w kółko. Nie wyobrażacie sobie, jakie odległości potrafi pokonać wasz pies, drepcząc tam i z powrotem, od okna do drzwi. Spokojnie może zrobić kilka kilometrów. Jest pobudzony, czyli na przykład nadmiernie wita się z nami po powrocie do domu. Załatwia potrzeby fizjologiczne w domu. Zdarzają się również okaleczenia, wylizywanie boków i łap, aż do powstania ran. Możecie również zapytać sąsiadów, czy podczas waszej nieobecności z mieszkania dochodziły do nich odgłosy skomlenia czy szczekania. Co powoduje lęk separacyjny? Jedną z głównych przyczyn lęku separacyjnego u psów jest niewłaściwa socjalizacja szczeniaka po odstawieniu. Szczeniak zbyt wcześnie odebrany od matki całą swoją miłość i zaufanie kieruje w stronę opiekuna. Jeżeli stopniowo nie przyzwyczajimy go do zostawania w domu w samotności, to w późniejszym czasie stanie się to problemem dla nas i dla naszego psa. Kolejną przyczyną może być trudna przeszłość psa, na przykład utrata opiekuna i pozostawienie w schronisku. Gdy wreszcie takiemu psu uda się znaleźć nowego opiekuna, będzie bał się go ponownie stracić. Każde rozstanie z nim może odbierać jako porzucenie. Psy, które w przeszłości chorowały, również częściej wykazują objawy lęku przed nieobecnością swojego opiekuna. Prawdopodobnie jest to związane z okazywaniem im podczas choroby większej uwagi, troski oraz czasu. Jeśli nigdy wcześniej nie mieliście zwierzaka, zdecydowaliście się na wzięcie psa ze schroniska lub planujecie kupić go z hodowli, warto skontaktować się z behawiorystą zwierzęcym, tak zwanym psim psychologiem. Taka osoba ma doświadczenie i wiedzę na temat zachowań i natury psów, więc pomoże Wam zrozumieć i ułożyć relacje z nowym członkiem rodziny. Dodam jeszcze, że behawiorysta zwierzęcy oceni, czy powinniście przebadać zwierzę w celu wykluczenia problemów zdrowotnych, mogących wynikać z choroby lub innego dyskomfortu. W pozostałych przypadkach pomocne okażą się produkty adaptacyjne. Zastosowanie produktów adaptacyjnych doktora Zajdla w trakcie terapii behawioralnej znacznie wspomaga jej proces. Zapewniają one zwierzęciu poczucie bezpieczeństwa, sprzyjają nauce i szybkiej adaptacji do nowych wyzwań. W zależności od problemu, z jakim przyszło nam się zmierzyć, możemy wybrać odpowiednią formę produktu – obrożę lub spray. Jeśli nasz zwierzak potrzebuje wsparcia doraźnie, na przykład gdy wychodzimy wieczorem z domu i zostawiamy go samego, możemy zastosować spray adaptacyjny doktora Zajdla. Należy wówczas spryskać kąt pomieszczenia, w którym najczęściej przebywa zwierzę. W przypadku dłuższych sytuacji stresowych należy sięgnąć po obrożę adaptacyjną doktora Zajdla. Obroża działa przez okres 30 dni. W tym czasie nie należy zdejmować psu obroży,
z wyjątkiem kąpieli. Podczas noszenia obroży zawarte w niej substancje uwalniają się, powodując uspokojenie psa. Zaleca się założenie obroży 2 do 3 dni przed wystąpieniem spodziewanej sytuacji stresowej. Produkty adaptacyjne marki Dr. Zeidel to nowoczesne, wieloskładnikowe preparaty zawierające kompozycję naturalnych substancji oddziaływujących na zachowanie zwierząt, podobnie jak feromony. Są odpowiednie dla psów w każdym wieku, również szczeniąt. Co daje stosowanie produktów z feromonami u psów? Powodują obniżenie silnej reakcji zwierzęcia na czynniki stresogenne. Uspokajają zwierzę, nie powodują przy tym otępienia czy apatii. Działają kojąco na zwierzęta pobudliwe, nadmiernie wokalizujące, bojaźliwe lub wykazujące problemy z separacją. Pamiętajcie, że przy wyborze metody terapeutycznej oraz produktów adaptacyjnych należy kierować się głównie dobrem psa. Nie próbujcie niczego przyspieszać, bo możecie wówczas osiągnąć efekt odwrotny od zamierzonego. Czy zauważyliście u swoich czworonogów objawy lęku separacyjnego? A może wasz pies pokonał już ten problem? Podzielcie się tym z nami w komentarzu.